widzisz, jak trafiłeś? Pierdoło saska, Afrykańczyku. I cieszysz się, że przegryzłeś, tak? Ale zostałeś z nami. Zdecydowałeś, że zostałeś z nami. Bardzo nas to cieszy. No, chciał dobrze, no. Wyszło jak zawsze. Stop, stop! Niedźwiedź się rozpędził i do oceanu chciał wjechać. Ale w ostatniej chwili się zatrzymał. No tu przynajmniej jest czysta woda. No jest czyściejsza, no taka jest. No, no nie czysta. Jest to Grecja, ale jest no, no nie no, bo tutaj ten piasek miesza, ale jest po prostu widać, że jest czysta. Tylko po prostu z piaskiem. No, w sumie bardzo ładna plaża. Ale strasznie wieje. I bardzo mocne fale, więc raczej trudno by było się wykąpać. No trudno. Jedziemy w krzaki. Niedźwiedź to tak zawsze lubi się zakopać, normalnie mówię wam. No to nie był najlepszy manewr. Tu chciałeś, ja rozumiem, że tu chciałeś wjechać, ale po prostu trzeba było wyjechać tak, jak żeśmy wjechali, po prostu tam i stanąć z brzegu, a nie po prostu, patrzcie, jak tutaj jest głęboko. A nie możemy teraz spuścić powietrza z opon, bo nie mamy pompki. No, chciał dobrze, no. Wyszło jak zawsze. O, kawałeczek poszedł. Jeszcze jeden raz i pójdzie. Bo tutaj już jest dużo twardziej. Jeszcze jeden raz i pójdziesz. Tak niewiele brakuje, już tu prawie tylne jest na twardym. No już niewiele brakuje, ale niestety tu jeszcze to przednie.
Dobra, dobra, dobra. On się rozpędził. No nic się nie stało, nic się nie stało. Ale było blisko. Dobra. Cholera, nie, tam też jest miękko. O rany. Myśleliśmy, że tu twardo, a tam tak dalej miękko jest. A, to trzeba będzie stąd wyjechać. Nie, nie! Tutaj też jest miękki piasek. Zobaczcie. Pod spodem dalej jest miękki piach. Dobra. No i teraz będziemy próbować tutaj do przodu zakręcić. Wygląda, że tutaj jest troszeczkę twardziej z tej strony. Tam teraz utknęło tylko jedno koło. No nie jest beznadziejnie, tylko trochę się trzeba narobić. Okej. Teraz jeszcze tylko musimy ustawić do poziomu. Ojej, żeby znowu się nie zakopał. Nie no, zakopuje się. No zakopujesz się. Nie no, po prostu już zostawmy go tak. Wiesz co? Zostawmy go tak. Jest poziom i tu możemy spać. A jutro rano się będziesz odkopywał i wyjedziemy stąd jakoś. Nie da za wygraną. Leje się z niego po prostu. Pokaż nam się, jak ładnie wyglądasz. Zostaw już to. Słyszysz? Och, jeden, ktoś mi kiedyś napisał komentarz, że nic tak facetów nie wnerwia jak kobieta, która mówi właśnie zostaw już to. Jeny chyba teraz będzie już szczęśliwy. Już? Tak. Happy bunny? Zadowolony? Jutro może tędy wyjedziemy. O. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Idziemy na mały spacerek po piasku. No, chodź, idziesz? Chodź. Idziemy, chodź. O, już usiadł, się zmęczył. Chodź. Dopiero co z samochodu wyszliśmy. Chodźmy. Tutaj se pospacerujemy trochę po wydmie.
Chodź, idziesz? Chodź, chodź. Idzie ładnie. Idzie. A co ty mi chcesz powiedzieć? No? No pokaż się, chudzinko. Pokaż się. O, i znowu, dupa siad. Co chcesz powiedzieć, Mej? Co chcesz powiedzieć? Chodź tu. Chodź. Chodź. Tak. O, już się tak nie boi. No nie boi się, można go pogłaskać. I w ogóle. No widzisz, widzisz jak trafiłeś? Pierdoło saska, Afrykańczyku. White African. No. Tutaj chciałam wam pokazać jadalne kaktusy. Takie właśnie, które mają płaskie, nie wiem, no to nie są liście, no nie? Płaskie kaktusy mają jadalne owoce i tutaj jest, one są w różnych kolorach, bo są różne gatunki i te są takie właśnie purpurowe, ale żeby je zerwać, to trzeba mieć rękawiczki, słuchajcie. To bardzo jest takie właśnie zadanie, trochę trudno zawsze, bo ja już przedtem kiedyś myślałam, że uda się zerwać bez rękawiczki, ale one mają oprócz takich dużych kolców też takie malutkie kolce. O. I nie wiem, czy mi się uda sięgnąć. Widać? Ja potem pokażę najwyżej. I tam jeszcze... Daj. Kozy. Ała! Ała! Nogo! A. Bo widzicie, to taka zachłanność. Ja chciałam jeszcze, tutaj są głębiej, ale chyba nie dosięgnę. Spróbuję. Ale to się dzieje, kurwa. Tak. A znowu Bela zbiera takie małe rzepy, ale tak strasznie kłujące są te rzepy, słuchajcie. I widzicie, Laki ma zupełnie inną sierść. Co ty to gryziesz? On ma taką sierść, a jak pies, i jego się to nie czepia. A czekaj, ona ma taką sierść, widzicie, jak ludzki włos i po prostu na wszystko zbiera, wszystko. Oj, czekaj, wait. O, tu na ogonie jeden siedzi. Chodź tu, Laki. Te moje lidlowe kroksy, to też tak łapią te rzepy. Poczekaj, teraz niedźwiedź mi tu zasłania, jak ja chcę pokazać ludziom. O, popatrzcie, ile tego jest. To wszystko, to są takie małe rzepki kłujące. A co jakiś czas też taki duży cierń. O, tutaj na końcu mam takie duże ciernie. I one po prostu przechodzą przez buty normalnie. Ja nie wiem jak to. To taka gruba guma, ale miękka. I po prostu przechodzi. Jemu, on ma dobre buty na Afrykę. Jemu nic nie przechodzi przez te podeszwy, nie? Już zaraz pokażę. No takie prawdziwe safari, no, wojskowe buty. Ucieka. Potem pokażę. O, taki kolc. O, zaraz pokażę wam, jak to w środku wygląda. Widzicie? W środku jest taki miąższ. I to po prostu najlepiej wyciągnąć łyżeczką. O! I to jest taka jakby galaretka. Trudno to jakoś nazwać. Taka galaretka z pestkami. A mi osobiście to smakuje. Niedźwiedź się boi. I nie je. O, teraz zobaczymy, jak smakuje senegalski arbuz. O, w środku ładnie wygląda. Trochę nawet przedojrzały. Miejscami jest tak dojrzały, że po prostu tak, o, w kawałkach trzeba jeść. Ale naprawdę bardzo dobry. A właśnie jeszcze nie powiedziałam o tym, że znacznie nam wzrosła tutaj temperatura. Naprawdę w porównaniu do co byliśmy jeszcze 2-3 dni temu, nie? To było chłodno w nocy. A tu zresztą jak widać po naszych
spoconych gębach, to po prostu naprawdę jest tu ciepło. No, ciepło to mało powiedziane. I w nocy temperatura ma 20 stopni. Niedźwiedź masakruje resztę arbuza. No, tutaj to nie bardzo chyba się da zjeść, ale tu są takie fajne kawałki. Naprawdę dobre. A, za tego arbuza zapłaciliśmy, jakbyśmy dobrze zapłacili, to byśmy zapłacili 5 zł. Tak to 6 mniej więcej wyszło. Kupiłam kapustę, marchewkę i taką rzodkiew. I za to wszystko też żeśmy zapłacili 6 zł. No i jest cały gar. To może nie wyglądać apetycznie, ale właśnie to mięsko, które kupił niedźwiedź z marchewką i z płatkami owsianymi, no to jest super po prostu wyżerka dla naszych głodomorów. Chodź. O, mniej więcej już żeśmy rozpracowali jeny, zobaczcie. Matko moja. A tam w drugim końcu je Bella. Powoli, chłopie, bo się zadławisz. No, chyba mu smakuje. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Chcę się bawić. Ale popatrzcie, co ja tutaj widzę. Ty nie głupi chłopak. Proszę bardzo. Chłopak sobie przegryzł. Widzę, że tutaj był zawiązany. I przegryzł sobie sznurek. I cieszysz się, że przegryzłeś, tak? Ale zostałeś z nami. Zdecydowałeś, że zostałeś z nami. Bardzo nas to cieszy. Oj, wiecie co? Miałam nadzieję, że tu tak będzie, będę mogła wam poopowiadać. Tam jesteśmy schowani w krzaczkach. No i generalnie było super. Było właśnie. Wiecie, jakaś tam pani z krowami sobie przeszła, tam parę osób drogą przejechało i nam pomachało i było super, no. I przyszedł taki młody człowiek teraz, bo stwierdziliśmy, że po prostu zostaniemy tutaj jeden dzień, żeby odpocząć, bo jesteśmy tak strasznie zmęczeni. I przyszedł teraz taki młody człowiek, no miły był bardzo, w ogóle nie można było się z nim dogadać, a on siedział i siedział i wiesz, cały czas coś gadał, no i potem już żeśmy rozumieli, że on coś chce, żeby mu dać, no co ja mam ci chłopie dać? Po pierwsze, wiecie, był dobrze ubrany, więc źle mu się nie powodzi, nawet tam pokazywał zdjęcia w telefonie, że tam, nie wiem, chyba jego ojca samochód czy coś taki fajny i wiecie, no dobrze im się powodzi, nie? No to ostatnią osobą, którą bym chciała obdarować, to jesteś ty, chłopie. Nie wiem. W ogóle wziął naszą nazwę tego, wiecie, mojego kanału. Jak sobie będzie kiedyś to oglądał, to nie, mój drogi, ale w ten sposób po prostu to nie jest droga przez życie. Trzeba iść do roboty i znaleźć sobie jakiś cel w życiu i po prostu uczciwie zarabiać pieniądze. I wiecie, po prostu jakoś odechciało nam się tutaj być. I stwierdziliśmy, że się po prostu spakujemy i przeniesiemy w jakieś inne miejsce. No szkoda trochę. No, zobaczymy, jak tu nam wyjdzie wyjazd z tego miejsca. Nie, już tam nie jedź. Tak, do przodu. Najgorsze, że tam
tu miękko, tam do przodu, wszędzie miękko, cholera. Są tylko takie kawałeczki, które są w miarę takie twardsze. Jak gdzie się nie ruszysz, to zaraz można się zakopać. Co, jeszcze do tyłu musisz dać trochę? Stop. Ach, cholera, się zakopuje. No i tak kawałek po kawałeczku. No wyjedziemy, ale trochę się trzeba namordować. Znowu się zakował. I ja to co najwyżej mogę pomóc nosić. Dzień dobry. O, no nie taki dobry dla wszystkich, bo nasza Bela będzie miała cieczkę i trochę ma fochy. Psy, tak jak ludzie, jak kobiety, przepraszam, mają zespół napięcia i przed cieczką są takie trochę drażliwe, więc ona nie bardzo chce się z nim bawić teraz. Jakby bym powiedziała, ostatnią rzeczą, na jaką ma ochotę, to się z nim bawić. Nie gryzie go, tylko tam sobie powarkuje na niego. A on jest bardzo cierpliwy, bardzo fajny, coraz bardziej śmiały. O, tak, powiedz jej, co ona sobie myśli. No, no nic to, trudno, przeczekamy te parę dni i pewnie potem wszystko będzie dobrze. Natomiast nam spało się tutaj, w tych zaroślach, bardzo, bardzo dobrze, muszę wam powiedzieć. Bo otwieraliśmy tutaj sobie wszystkie okna, bo już było naprawdę ciepło, ale jeszcze nie za ciepło, więc tak w sam raz było. No i tak tu, jak widzicie, pięknie. Cały wieczór wczoraj, to popołudnie, późny wieczór, przeszedł spokojnie. Tutaj jest taka droga, właśnie chciałam pokazać. I tu tą polną drogą parę razy ktoś tam przeszedł wczoraj, ale wszyscy bardzo sympatyczni, cześć, tam bonjour, ça va, i po prostu sobie poszli dalej. To wszystko są osoby, które mieszkają tam na wiosce, która jest tam, a tam za tymi krzewami, za nami, słyszymy, pracuje jakiś traktorek. I wczoraj też wieczorem słyszeliśmy osoby pracujące w polu. Nie wiem, co tam akurat uprawiają w tym miejscu, ale bo nie widać. No ale coś tam robią.
przez ten cały pośpiech to niedźwiedź przytrzasnął końcówkę, która jest do naszej pompki. No i co, no? I trzeba zamontować nową. A ta nowa to niestety nie jest zapasowa, tylko poświęciliśmy jeden z wiatraków, końcówkę do jednej z wiatraków. Trzeba będzie takie podokupować gdzieś